Witajcie. Na pierwszej lekcji naszego kursu z Excela zajmiemy się logiką klasyczną, a ściślej dojdziemy sobie i omówimy taką funkcję jeżeli oraz kilka, które z logiką klasyczną będą się wiązać. Zapraszam. Na początek ustalmy pewne wspólne początkowe minimum, dzięki któremu będziemy mieli jakiś punkt zaczepienia. Pewne rzeczy, zakładam, podstawowe, takie naprawdę fundamentalne, no już wiemy o arkuszu że służy na przykład do obliczeń, że można w komórkach tego arkusza, czyli o w tych kolejnych tutaj jakby komórkach tabeli umieszczać pewne obliczenia, wzory, adresy i dalej. No i właśnie nad tym się chwileczkę pochylimy tak, żebyśmy mieli wspólny język, wspólną bazę do omawiania dalszych zagadnień. Co takiego mogę do takich komórek wkładać, co Excel zrozumie? Przede wszystkim mogę wkładać tam różne literały, na przykład zwykłe liczby, czy to całkowite, czy wymierne. Mogę umieszczać się w komórkach napisy, mogę umieszczać w, komór w komórce datę, ewentualnie godzinę. Mogę umieszczać wartości logiczne, jak prawda czy fałsz. Mogę też ułamki, procenty, waluty. Już tego wszystkiego tu nie wymieniałem. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to zawsze może sobie to szybciutko odświeżyć poprzez wciśnięcie prawego przycisku w komórce, formatuj i komórki i tu pojawi się taka tabelka nazwana liczby, taka zakładeczka liczby. I tutaj będą właśnie różne takie formaty. Format ogólny, który jest takim formatem, w którym sam Excel próbuje się domyślić, co myśmy tam wstawili, oraz formaty jednoznaczne, czyli takie, które mówią. Excel w tej komóreczce, czy w zbiorze komórek, będą na pewno liczby powiedzmy z, zerowym, z zerową ilością miejsc po przecinku albo na przykład z dwoma miejscami po przecinku. Będą tu jakieś waluty, czy notacje księgowe, będzie tutaj data albo czas, mogą być procenty, ułamki, liczby w postaci naukowej, zwykłe teksty. Czy jakieś wartości specjalne, chociażby jakieś formatki dla NIPu Pesela, czy pewne wartości niestandardowe, które mogę sobie zbudować. Na podstawie pewnych takich tutaj formatów narzuconych, jak chociażby format, gdzie występuje opowiedzmy rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, a jeszcze mogę sobie na przykład dopisać sekunda. I tak dalej, i tak dalej. Zatem Mogę sobie tutaj jeszcze raz pokażę prawy przycisk formatuj komórki. Podejrzeć w zakładce liczby, co takiego mogę w zasadzie w te komórki włożyć, co jest dla Excela zrozumiałe i na czym docelowo będę wykonywał te wszystkie obliczenia. Obliczenia. Przypominam, które dokonują się nieustannie gdzieś tam w locie, po każdej modyfikacji arkusza. Zatem jak duży by nie był ten arkusz, ile bym tych wzorów nie miał, jeśli tylko gdzieś coś tam zmienię, wcisnę Enter, podmienię jakąś daną, choćby w jednej komórce wszystkie inne miejsca w Excelu są na nowo liczone. Zatem arkusz kalkulacyjny niemalże no może nie w czasie rzeczywistym, ale na każde zawołanie, przy każdej najdrobniejszej zmianie, aktualizuje wszystko, wyliczając jedno z drugiego, jedno z drugiego. A co liczy? No właśnie, mamy masę arkusza i pełną ilość komórek, które możemy wykorzystać. W te komórki wkładamy, co tam tylko chcemy. No ale to yy, będziemy do tego powolutku zmierzać. Po kolei, co jeszcze można do takiej komórki włożyć? W komórce mogą znajdować się adresy innych komórek. Każda komórka ma swój adres, czyli takie skrzyżowanie numeracji takiej alfabetowej, ABCD i tak dalej, z numeracją liczbową, i każda komórka ma taki swój adres. Tutaj widzimy chociażby, jestem teraz w komórce J9. To jest dosyć oczywiste, ale termin, adres będę się nim posługiwał. I adres może wystąpić w komórce w takiej postaci bezpośredniej, jak na przykład A1, BC, B5, C6 i tak dalej, ale może też wystąpić w takim takim formacie z dolarami dolar C12, na przykład, albo dolar C dolar12, albo C dolar 12, czy coś w tym stylu, i te dolary będą takim blokowaniem adresu w momencie, gdy go kopiujemy. Kiedy przyjdą zadania, będziemy mogli to zaobserwować. Tutaj przypominam, że adres może też w takiej postaci występować. Mamy też możliwość umieszczania w komórkach po prostu wzorów, na przykład jakieś A1 plus 10, gdzie zakładamy, że w komórce A1 jest jakaś liczba, i tak, dalej. tak Możemy używać wzorów, które są pewnymi matematycznymi zapisami algebraicznymi, i tak, dalej, i tak dalej. Ogólnie pewne wzory. Mamy też możliwość umieszczania w komórkach funkcji, funkcji, których dostarcza, które dostarcza nam Excel, takie jak chociażby znana na pewno Wam wszystkim funkcja suma, czyli jakaś specyficzna nazwa, a potem w nawiasach kolejne argumenty oddzielone średnikiem. To też mogę umieszczać w komórce. I chyba najbardziej istotna z punktu widzenia takich zaawansowanych arkuszy to jest wzór, który zawiera funkcje. Czyli nie dość, że mogę te wszystkie rzeczy wkładać, to jeszcze mogę je jakby miksować, czyli mogę tworzyć wzór, który zawiera w sobie funkcje, a te funkcje mają argumenty, ale te argumenty mogą być zagnieżdżonymi funkcjami itd. itd. Generalnie Literały, adresy, wzory, funkcje, wzory zawierające funkcje i całe skomplikowane, zagnieżdżone elementy z tych rzeczy się składające. To generalnie może znajdować się w komórkach, i od razu przypominam, jeśli jeszcze ktoś nie pamięta albo nie wie, wszystkie te obliczenia w arkuszu zaczynamy znakiem równa się. Czyli jeżeli chciałbym, powiedzmy, w tej komórce A13 umieścić jakąś wartość, powiedzmy wartość z komórki, B2, to mogę po prostu wpisać równa się B2. Co się dzieje, gdy komputer widzi taki adres komórki? Podstawia w to miejsce wartość, która jest w tej komórce, czy to liczbę, czy to tekst, czy cokolwiek tam jest. Zatem od równa się zaczyna się pewne obliczanie. Zobaczcie, zmienię teraz tę komórkę z 14 tutaj w B2 na powiedzmy 20. I w momencie zmiany, czyli Enter potwierdza zmianę, natychmiast wszystkie wzory obecne w arkuszu, wszystkie, tu mam aż jeden, również zostaną zaktualizowane, zmienione. A więc tu też wskoczyło 20, bo obecnie B2 ma tam 20. I to tak tytułem przypomnienia podstawowych rzeczy związanych z terminami typu adres, funkcja, wzór itd. No i komórka. Przejdźmy dalej. Głównym tematem tego odcinka jest logika klasyczna. Logika klasyczna to świat tylko dwóch wartości: to tak jakby taki zbiór, gdzie mam tylko prawdę i fałsz i nic więcej. A więc wszystko, co jest w świecie logiki klasycznej, różne działania na prawdach i fałszach, dają się zredukować do jednej odpowiedzi tak lub nie. I tak się składa, że Excel rozumie logikę klasyczną oczywiście, zawężoną do świata liczb do świata no, matematycznego, możemy tak powiedzieć, lub do świata w jakiś sposób dla komputera weryfikowalnego. Zatem logika klasyczna odpowiada wprost na pytanie czy coś jest prawdziwe, tak, albo nie. Przy czym, jeszcze raz mówię, ta prawdziwość jest zawężona tylko do rzeczy związanych z rzeczami zrozumiałymi dla maszyny. Dodawania, mnożenia. Na przykład mogę zapytać czy dwa jest mniejsze albo większe od 5. Maszyna to zrozumie. No ale na pytanie czy będzie jutro padać, no niekoniecznie, albo czy warto się uczyć. No prawda. Nie wiadomo o co maszyna miałaby na to odpowiedzieć, a już na pewno nie będzie to odpowiedź z kategorii prawda fałsz. Bo to różnie bywa. Zatem jak sobie tę logikę klasyczną w skrócie wytłumaczyć czy przypomnieć, bo to powinno być w szkole. Zatem w logice klasycznej mamy tylko prawdę i fałsz. I na tej prawdzie i tym fałszu możemy dokonać pewne operacje. W praktyce sprowadza się to do takiej operacji i, czyli koniunkcji, lub alternatywy, to jest lub czasami a w Excelu właśnie tak jest, zamiast i mamy słówko oraz. I logika klasyczna wykonuje takie oto działania, że prawda i prawda to prawda, prawda i fałsz to fałsz. Fałsz i prawda to dalej fałsz, a fałsz i fałsz to też jest fałsz. Zatem tylko prawda i prawda ewentualnie prawda oraz prawda e, to tylko inne słowo na to samo, to wciąż jest prawda. Wszystkie inne kombinacje dają zawsze fałsz. Zamieniając to na język zerojedynkowy, jeden i jeden. Daje jeden. Wszystko inne, wszystkie inne kombinacje, kiedy mamy koniunkcję i, kiedy mamy te, te połączenie i lub oraz, to tak i tak będzie zawsze fałszem. To jest bardzo logiczne rzeczywiście i wynika z takiej naturalności. No jeżeli teraz powiem, że podniosłem pionowo Lewy i prawy palec wskazujący, to całe zdanie jest prawdziwe. A jeżeli powiem teraz, podniosłem lewy i prawy palec wskazujący, no to chociaż część jedna jest prawdziwa, ale powiedziałem i, no to już całe zdanie jest nieprawdziwe. I właśnie tutaj ta logika klasyczna znajduje takie odzwierciedlenie w prostych wzorach. To jest banalne. Ale trzeba sobie to przypomnieć, ponieważ Excel rozumie to i dzięki temu, że to rozumie, wiele zapytań kierowanych do maszyny da się zredukować do odpowiedzi tak lub nie, ewentualnie do ciągu odpowiedzi tak lub nie, który to ciąg poprzez alternatywę, koniunkcję czy negację w końcu i tak zredukuje się do jednego prawda albo do jednego fałsz. A to potem obsłuży nasza funkcja, jeżeli do której zmierzamy, ale to powoli. Co jeszcze? Alternatywa, czyli to lub to. Prawda lub prawda to prawda. Prawda lub fałsz to też prawda. Fałsz lub prawda to prawda. I dwa fałsze połączone alternatywą lub to choćby nie wiem, co to i tak jest fałsz, bo ile bym fałszy nie miał do wyboru, nawet przy alternatywie to lub to lub to, to i tak jest fałsz. W logice Jedynkowo zerowej, już nie będę tłumaczył, zerkniecie, to jest oczywiście to samo. I negacja, czyli nieprawda, to fałsz, nie fałsz, no to prawda. Czyli negujemy wartość logiczną, otrzymujemy tą drugą, bo jest ich raptem tylko i wyłącznie dwie. W Excelu, popatrzcie, jeżeli wpiszę znak równa się, to Excel rozumie takie dwa słowa kluczowe: prawda i słowo fałsz. One istnieją jako możliwe do wprowadzenia dwie wartości, które dokładnie tak są przez Excel interpretowane, jako odpowiedź tak i nie. Co więcej, mamy tutaj możliwość, zauważcie, korzystania z funkcji, która jest odpowiednia do koniunkcji, czyli do tego i, przy czym tutaj nazywa się to oraz zamiast i. I jak sobie tutaj o, popatrzycie, to mam taką funkcję oraz, Zaczynam od znaku równości, następnie podaję oraz, i w nawiasach jest to, co tutaj sobie sprawdzam, czyli to, co jest w tym pytaniu. Czy prawdą jest, że prawda oraz prawda to prawda? Jak wezmę Enter, co uzyskam? Oczywiście, prawdę. No bo logika klasyczna mówi, że prawda oraz prawda musi dawać prawdę. I Excel doskonale tę logikę klasyczną rozumie, i te działania zachowuje, i rozumie, i zna. Zatem. Prawda, połączona funkcją oraz z drugą prawdą daje prawdę. Excel doskonale zna zasady logiki klasycznej, a funkcja, która tę logikę klasyczną wykorzystuje, to jest właśnie funkcja oraz. Taki odpowiednik i, tylko zauważcie, zapis jest nie taki, że mam jakąś wartość logiczną oraz i drugą wartość logiczną, tylko oraz mam na początku, a w środku są te dwie orazowane wartości, czyli te, które są poddane działaniu koniunkcji, wymienione po średniku. Podobnie będzie z funkcją lub, bo jest taka jakże nazywa się dokładnie tak jak nasza alternatywa lub i tu też podajemy najpierw powiedzmy prawdę, średnik i jeszcze raz prawdę, jeżeli prawdę i prawdę. Nie, lub prawdę. Zadamy naszemu komputerowi do policzenia, to on doskonale wie, że w alternatywie prawda lub prawda to prawda. Resztę możecie sobie posprawdzać, włącznie z negacją, która to negacja oczywiście zaczyna się od nie, no bo jakżeżby inaczej. Nieprawda to no fałsz, no nic dziwnego. Jak już mówiłem, Excel rozumie działania na logice klasycznej. A jak możemy to wykorzystać? Gdzie to możemy wykorzystać? A właśnie w funkcji jeżeli i już do niej przychodzimy. Funkcja jeżeli pozwala podjąć decyzję komputerowi na podstawie testu logicznego, czyli sprawdzenia, jaką wartość logiczną ma pewne wyrażenie, co wstawić do komórki w miejsce tego jeżeli. Zatem, jeżeli i tutaj coś testuję, jakąś wartość logiczną, jeżeli wartość ta logiczna, którą tu sprawdzam, w konsekwencji da odpowiedź prawda, to do komórki albo w miejsce, gdzie znajduje się to, jeżeli zostanie wstawiona ta część, która jest drugim tutaj argumentem. A jeżeli odpowiedź na tu stawiane pytanie, czy na to pewne wyrażenie, które po redukcji okaże się fałszem, to jeżeli odpowiedź będzie fałszywa na to pytanie, jeżeli tu jest fałsz, to wtedy w komórkę lub w miejsce po prostu, gdzie było przed chwilą całe to, jeżeli zostanie wsta wstawiona trzecia wartość, trzeci argument, czyli to oto tutaj na, ostatnim, na ostatniej pozycji. Jak to działa w praktyce? Popatrzmy. Mam tutaj jakieś trzy liczby, pokolorowałem je na różne barwy, żeby je było wyraźnie widać. Jakieś dwa, jakieś jeden, jakieś tam zero. Te dane w tych komóreczkach mogą nieustannie ulegać zmianie. One tu są wpisane ręcznie, to są jakieś po prostu literały, zwykłe liczby. Te dane mogą być zmieniane, ale wzór, wzór, który umieszczam w komórce o tej obecnej, już nie musi być modyfikowany. Mogę go raz zaprogramować, a następnie arkusz będzie dla mnie nieustannie coś liczył, niezależnie od tego, jakie dane tu wprowadzę. W tym miejscu będzie zawsze dobry wynik. Co tutaj wpisałem? Przyjrzyjmy się. Jeżeli. I teraz do pierwszego średnika mam pytanie. Jeżeli B4, czyli dokładnie to, co jest pod adresem B4, jest na przykład tutaj większe od C4, czyli od tej komóreczki obok, to wyświetl i wstaw w tę komórkę wartość prawda. Jak nie, to wstaw wartość fałsz. Na razie taki prosty przykład. Jak wcisnę Enter, to tu się wstawiła prawda. Dlaczego? No bo. B4 jest większe od C4. A co, jak tu będzie 3? To tu się wstawiło fałsz. Odpowiedź jest już zaprogramowana. Sama, sama się policzyła. Bo teraz odpowiedzią na to, czy B4 jest większe od C4, jest nie jest. Jest to fałsz. Zatem i wartość wstawiła się fałszywa. Czyli to jeżeli coś dla mnie sprawdziło i w miejsce, w którym było, wstawiło zaprogramowaną wartość. Narysujmy to sobie. Działa to mniej więcej tak. Jeżeli mam komórkę, to zanim zostanie dokonane jakieś obliczenie, to mam tutaj te równa się jeżeli, tak? I teraz w nawiasie są takie trzy argumenty. Pierwszy argument to jest właśnie pewne wyrażenie, które Excel Potrafi zinterpretować jako ciąg różnych działań na wartościach logicznych. Czyli to wyrażenie, kiedy się już skończy, kiedy wszystkie tam pytania, choćby i funkcje lub oraz nieważne, to co tam jest, da się zredukować wcześniej czy później do odpowiedzi tak lub nie, prawda, fałsz. Jeżeli odpowiedzią na tutaj to wyrażenie w wyniku kolejnej redukcji zgodnie z działaniami logiki klasycznej będzie prawda, to zostanie wstawiony do komórki ten argument drugi. Tutaj między argumentami są średniki. A jeżeli odpowiedzią nie będzie prawda, ale fałsz, to zostanie wstawiony do komórki trzeci argument. Zatem albo ten i wtedy ten nie, albo odwrotnie. Jak ktoś z Was robił kurs C, to to jest dokładnie funkcja if. Instrukcja warunkowa IF, nie funkcja, instrukcja. No to sprawdźmy na inne przykłady wykorzystania, jeżeli. Pięterko niżej mamy taką oto składnię, jeżeli. Popatrzcie. Jeżeli, i teraz do pierwszego średnika mam takie całe wyrażenie, które ma w sobie zawartą funkcję oraz. Czyli mamy tu koniunkcję. I co pytam? Jeżeli B4 jest większe od C4 oraz. C4 jest większe od D4, to wstaw tu 1, a jak nie, to 0. Mamy 0. Sprawdźmy dlaczego. B4 ma być większe od C4. Co jest w B4? Jest dwójka. Czy dwójka jest większa od C4 od trójki? Nie jest. A więc już oraz nie zadziała, bo tu mamy fałsz. Bo B4 nie jest większe od C4. Mimo. Że c4 jest większe od d4, czyli 2 jest większe od 0, ale nie jest większe od trójki. W efekcie tu mam fałsz, tu mam prawdę, ale tu mamy całość potraktowaną funkcją oraz, a prawda oraz fałsz to jest fałsz, zatem jeżeli na pierwszej pozycji ma fałsz, zatem skoro ma fałsz, wstawia w to miejsce, gdzie było 0 i dlatego macie 0, ale wystarczy, że tu wpiszę 1. I tu już będzie jeden, bo 2 jest większe od tego, i 2 jest większe od zera, i od 1 od zera. No i mamy już odpowiedź prawdziwą. Kolejny przykład. Napis. Mogę do komórki nie tylko wstawić liczbę, czy prawdę lub fałsz, ale mogę wstawić napis. Napis y, to jest zwykła wartość, taka napisowa, tyle że ujęta w podwójny cudzysłów. I tu mamy, jeżeli b minus b4 minus c4 jest dodatnie, większe od zera lub D4 jest większe od C4, wstaw słowa, napis na tak, w podwójnym cudzysłowie. A jeżeli nie, to wstaw to, co jest w komórce A20. A co jest, czy mogę tu używać też adresu? Co jest w komórce A20? Sprawdźmy. To jest słowo zawartość. Na razie mamy słowo napis na tak. Dlaczego? Bo B4 minus C4 to jest 1, a 1 jest większe od 0, więc przy alternatywie lub już i tak całość będzie prawdą. Zatem jeżeli prawda, to napis na tak. Ale my spróbujmy to tak przerobić, żeby w obu przypadkach było to kłamstwo, tak aby alternatywa była też kłamstwem. Mamy tutaj B4 minus C4 jest większe od 0. Uczyńmy to kłamstwem. A drugie D4 jest większe od C4. D4 to jest 0, C4 to jest 3, na pewno 0 nie jest większy. Mamy więc fałsz lub fałsz, skoro fałsz lub fałsz. No, to całość jest fałszem. Zatem moje jeżeli pyta, jeżeli tu jest fałsz, a jest, to wstaw trzeci argument, czyli A20. A co jest w A20? Słowo zawartość, i dlatego mamy tu słowo zawartość. Co mamy dalej? Dalej mamy, a dalej mamy jeszcze tylko informację o zagnieżdżaniu. Co to jest to zagnieżdżanie? Przeczytajcie sobie tutaj to, powiększcie, zapamiętajcie, jest to teoria, ale. Kluczowa, bo wszystko można zagnieżdżać. I tutaj dla osób, które uczą się Excela, będzie to największa trudność, bo tak naprawdę to, co do tej pory powiedziałem, jest bardzo proste i w matematyce znacie te zapisy i te mm, wyrażenia i te logiki klasyczne prawdopodobnie już od dawna. I w zapisie matematycznym nie stwarza to już dla nas problemu, bo matematykę gdzieś tam znamy, często spędzamy z nią dużo czasu. No a w Excelu, to wszystko jest takie trochę toporne w wyglądzie, ale tak to już jest z arkuszem kalkulacyjnym. Niekoniecznie przyjemnie to wygląda, ale jest bardzo logiczne, tylko zapis jest taki trochę niefortunny. No bo zobaczcie, jak to wygląda. Co to tutaj jest? Jeżeli lub b4 mniejsze od c4, średnik, potem nagle oraz, wewnątrz funkcji lub zamiast argumentu zwykłego pytania mam jeszcze jakiś oraz tam wstawiony, zagnieżdżam, no właśnie. Argumentami funkcji mogą być literały, adresy, wzory i inne funkcje. A skoro inne funkcje, to w tych innych funkcjach, zgodnie z zagnieżdżaniem, mogą być literały, adresy, wzory i jeszcze inne funkcje. I w efekcie w tych funkcjach mogą mieszczać funkcje i funkcje i funkcje. To, co tu widzimy, da się rozrysować mniej więcej tak. Mamy tutaj jeżeli. I pierwszą wartością jest lub i tu jest pytanie. B4 ma być większe od C4, ok? A na drugiej pozycji do funkcji lub, czyli tu jest jakiś lub, mamy, a tu występuje oraz, zatem to drugie lub składa się z funkcji, której mamy i, czyli oraz. Tutaj skrótowo napisałem i, to jest to samo i tu mamy pytanie C4 większe od 1 oraz i, B4 większy od 1. Czyli tu mamy C4 większy od 1 i B4 większy od 1. Ok? Zatem całe to pytanie mówi, jeżeli ta wartość jest prawdą lub ta wartość jest prawdą, a ta wartość to jeżeli to jest prawdą i to jest prawdą, bo mamy tu funkcję oraz no to jeśli całość jest prawdą, czyli tu musi być, przynajmniej tu lub tu musi być prawda, bo mamy alternatywę, to wstawiona zostanie dziesiątka. A jak nie, no to dwudziestka. Zatem ten zapis, taki powiedzmy z taką matematyczną ciągutką, no, będzie dla nas bardziej zrozumiały, bo takie wyrażenia gdzieś tam mamy przewalcowane na matematyce, a takie zapisy funkcyjne, no... Niekoniecznie są czytelne na początku, ale jak się tak skupimy, popatrzymy, dobrze przeanalizujemy, zaczyna to być jasne. Zatem przejdźmy dalej. Ważne jest też, co Excel rozumie przez prawdę. Prawda to dla niego po prostu wartość prawda, bo te dwie wartości logiczne Excel rozumie, a fałsz to wartość równa się fałsz, tu równa się prawda, ale również fałszem jest 0, a prawdą jest nie 0, czyli dowolna liczba niezerowa. Jeżeli to zweryfikujemy sobie wykorzystując właśnie funkcję jeżeli, to jeżeli na przykład 100, to wstaw 1, jak nie, to wstaw 0. Po obliczeniu wstaw jedynkę. Dlaczego? Bo 100 jest prawdą. I analogicznie i przeciwnie do tego, co było przed chwilą. Jeżeli 0, to wstaw 100, jak nie, to wstaw 200. Wstawi co? 200, bo 0 zostało zinterpretowane jako fałsz. Warto o tym pamiętać. Rozwiążemy sobie teraz prościutkie zadanie, ale takie, które pokaże jaka drzemie siła w funkcji jeżeli, jak mogłaby być wykorzystana. Zastrzegam, to jest tylko pewien przykład. W tych zadaniach, które będziemy robić w następnych odcinkach, będę chciał pokazać pewne narzędzia i pewne mechaniki, a nie pokazać wszystkie możliwe zastosowania, no bo to jest w zasadzie niemożliwe. Nasza kreatywność tutaj nas tylko ogranicza, bo naprawdę Excel jest potężnym narzędziem, jeżeli dobrze wiemy, jak go wykorzystać, jeżeli znamy jego funkcje, przynajmniej te podstawowe. Przejdźmy do zadania. Zadanie pierwsze. Za pomocą tylko funkcji, jeżeli sprawdź, która z trzech liczb jest największa. Mamy jakieś dowolne trzy liczby. I uwaga, nie interesuje mnie, jakie są to liczby. Myślę uniwersalnie. Chcę, aby w tej kratce była zawsze odpowiedź, w tej komórce była właściwa odpowiedź, niezależnie jak zmienią się dane. Bo siła Excela polega właśnie na tym, że dane początkowe, wejściowe mnie nie interesują. Ja chcę w konkretnych miejscach, komórkach mieć zawsze dobrze policzone wyniki. Bez względu na te dane. Zatem to, co tu jest, nas nie interesuje. Mam wykorzystać tylko funkcję jeżeli. Można to zrobić na wiele sposobów, ale ja skorzystam z bardzo prostego. Zadam sobie tu gdzieś obok pomocnicze pytanie. Równa się. Jeżeli. I teraz popatrzcie. A1 jest większe od A3, czyli ta pierwsza liczba jest większa, to ją wstaw w tę komórkę, gdzie jestem. Tę większą, a jak nie, to wstaw tę drugą. Enter. W tej komórce na pewno mam większą z tych dwóch liczb. Jak tu wstawię 65, to już będę miał tu 65. Jak tu wstawię 77, to będę miał 77 i tak dalej. No a teraz tu mam liczbę i tu mam liczbę. Zatem tu, gdzie oczekuję wyniku, piszę jeżeli. Ta liczba jest większa od tej liczby, wystarczy, że sobie poklikam. To średnik wstaw tę liczbę jako większą, a jak nie, to wstaw tę liczbę jako większą. I jest 116. Jeśli tu teraz będzie największa, to wyświetli się tu 200. A jak to was denerwuje, to pomalujcie literki na biało. Szef nie widzi. No i jest odpowiedź. I tu jest zawsze największa funkcja, a użyliśmy tylko i wyłącznie funkcji jeżeli. Żadnej tam funkcji max jest taka. I następne zadanie. Dla podanej tabeli, ona jest tu malutka, ale nie trudno sobie wyobrazić, że moglibyśmy mieć tysiące takich wpisów i wtedy Excel, no to już robiłby za nas kawał dobrej roboty, bo tysiąc rzeczy policzyć, to jest, wiecie, ciężka sprawa. Bo tak paręnaście to można ręcznie. Dla podanej tabeli sprawdź, ile osób zdało egzamin. Przyjmijmy, że trzeba uzyskać 51%, aby zdać. Mam osobę, symbolicznie osoba ABCD i tak dalej, punkty, które zdobyła, oraz maksymalne, jaka zdobyć, jakie zdobyć mogła. Tutaj wszystkie są 75, ale nie trudno sobie wyobrazić, że mam jakieś różne zestawy z drobną różnicą, na przykład tych punktów maksymalnych. W efekcie podałem maksymalne tutaj również. No i teraz, jak rozwiązać to zadanie? Pierwsza rzecz. Rozwiązując zadanie, zanim zaczniemy cokolwiek panikować, trzeba się zastanowić, co my mamy policzyć i czy my mamy potrzebne dane. Jeśli tak, to trzeba sobie zadać pytanie, czy coś by nam pomogło szybko w obliczeniach. Tu nam coś by pomogło bardzo szybko. Ja mam sprawdzić, ile procent uzyskał dany osobnik. Procenty w tym wypadku, nie trudno sobie to przypomnieć z podstawówki. Albo z przedszkola, nie pamiętam. Liczy się tak. Równa się. Ilość zdobytych punktów dzielimy przez ile być powinno. Enter. I to, co tu wychodzi, to w zasadzie jest ułamek, ale ten ułamek możemy interpretować jako procenty. Gdybyśmy to pomnożyli przez 100, to mamy procenty. Stworzyłem wzór dla pierwszej pary. Łapię tutaj za ten dędzelek na narożniku, albo robię Ctrl C i kopiuję, albo łapię sobie za ten dędzelek, taki tutaj na dolnym prawym rogu komórki i przeciągam trzymając lewy przycisk do końca. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, tu było B8 łamane na C8, a tu jest B9 łamane na C9. Excel inteligentnie domyślił się przy kopiowaniu, że należy adresy odpowiednio przesuwać. Wraz z przesuwaniem się komórki przy kopiowaniu, jak w dół no to zwiększamy 8 na 9, 9 na 10, jak w bok na przykład to, a na f, f na g i tak dalej. Policzył nam te wszystkie procenty, w jakimś tam dużym, w jakąś, z jakąś tam dużą dokładnością. No ale zaraz, ja muszę policzyć, może to przeniosę tutaj na komórkę wcześniej, ja muszę policzyć, ctrl x, ctrl v, przeniesione. Ile osób zdało? Nie trudno sobie wyobrazić, że jest to punktacja jakiegoś sprawdzianu egzaminu, czy czegoś takiego. I ja chcę informację ile osób zdało. Kiedy zdało? Kiedy procent jest przynajmniej 51? No to sprawdźmy. Równa się. Jeżeli mój procent obok jest większy równy znak większości nawias kątowy i równa się od 0,51 to wstaw 1, a jak nie to 0. I co mi to da? Policzyłem i przeciągnę. Zauważcie, jedynki pojawiły się tylko tam, gdzie procent jest odpowiedni. Zatem jak policzyć zadanie równa się suma. Na przykład tego. Dziękuję, 4 osoby. Nie jest to problemem, gdyby to było. 5 000, 10 tysięcy wpisów. Tak samo szybko, mniej więcej, policzylibyśmy, ile osób zdało. Można to rozwiązać na inne sposoby. To już jest kwestia pomysłowości, kreatywności. Tu chciałem rozwiązać tą metodą z wykorzystaniem funkcji, jeżeli można to było zrobić troszkę inaczej, a zresztą sposobów jest naprawdę dużo. Tu chciałem zaprezentować pewien sposób myślenia. Zauważcie, mechanizm, bo jest istotny, zwłaszcza kiedy będziemy robić na przykład jakieś zadania z matury w ostatnim odcinku. Mamy tu jakąś tabelę z danymi. Zanim rozwiązałem zadanie, odpowiedziałem sobie na pytanie, policzyłem coś dodatkowo. Na podstawie pewnych danych wyliczyłem następne. Następnie, mając te dane przygotowane, które już przybliżają mnie. Kolejnym tam kroku do osiągnięcia wyniku wykorzystałem sprytnie funkcję, jeżeli. O, wielki spryt to to może nie był, ale ją wykorzystałem i za pomocą tej funkcji wyświetlam sobie 0 lub 1. Tam, gdzie jest 1, to jest dokładnie to, o co mi chodzi. Jak sobie potem policzę te jedyneczki, no to mam odpowiedź. Dziękuję. Użyłem, jeżeli, użyłem. Jakby tego było 15 tysięcy wpisów, zajęłoby mi to dłużej? Więcej czasu? Nie, bo kopiowanie można za pomocą skrótów zrobić szybko, później kiedyś tam pokażę jak. Nie muszę tego przeciągać i tam 15 tysięcy w dół jechać. Nie, to się da zrobić szybciej. A policzone byłoby w moment. A weź teraz ręcznie 15 tysięcy, tam sprawdzaj, analizuj. Horror to jest moc. I szef się będzie cieszył. Już teraz zapraszam na następny odcinek.